We wszystkich miastach i regionach Wielkiej Brytanii toczy się wojna. Jedna z tych, które człowiek rozpętał przez nieuwagę, a teraz nie może opanować. Amunicja zawodzi, a czasu jest coraz mniej. Wielką Brytanię nawiedziły szkodniki z piekła rodem. Nazywam się Jake Willers. Pracuję w rezerwacie i nieustannie toczę boje ze szkodnikami. Eksperci pomagają mi dotrzeć do prawdy o wojnie, jaką Wielka Brytania wydała szkodnikom. Szkodniki z piekła rodem. Szkodniki są najprzeróżniejszych rozmiarów i kształtów, ale mnie interesują te, które w szczególny sposób uprzykrzyły się Wielkiej Brytanii. Całe tabuny tych bestii przemieszczają się po lądzie, wodzie i w powietrzu, niosąc ze sobą choroby i zniszczenia. Myszy nieustannie nawiedzają nasze domy, a ptaki sieją terror w powietrzu. Szkodnikiem, na widok którego ludziom przechodzą ciarki po plecach, jest szczur. W Wielkiej Brytanii szczury występują w takich ilościach, że nie ma miejsca, w którym bylibyśmy dalej niż 9 metrów od któregoś z nich. Letnia populacja szczurów wzrosła zatrważająco o 53%. Jeśli Wielką Brytanię zamieszkuje obecnie ponad 60 milionów szczurów, to ile ich jest wokół naszych domów? Szczury osaczają nas i już wkrótce może się okazać, że zostaliśmy przechytrzeni przez nie i wymanewrowani. Winą za tak wielki przerost naturalny obarcza się opakowania jednorazowego użytku, nieskuteczne trucizny, a nawet globalne ocieplenie. Ale prawda jest taka, że mamy do czynienia z bardziej oportunistycznym i lepiej przystosowującym się stworzeniem niż my sami. Szczury należą do rodziny gryzoni, jednych z najbardziej zaradnych ssaków na świecie. A gryzonie są największą, niezwykle zróżnicowaną, liczącą 1500 gatunków grupą ssaków. Od maleńkich Cardiocranius paradoxus aż po kapibarę, największego gryzonia na świecie. W Wielkiej Brytanii do najbardziej popularnych zwierząt domowych należą gryzonie, świnki morskie, chomiki, szynszyle i kręgowce amerykańskie. Skąd więc taki problem ze szczurami? Szczur śniady Rattus rattus został sprowadzony do Wielkiej Brytanii przez Rzymian. W średniowieczu szczury zostały uwikłane w jedną z największych tragedii historii Europy – pandemię czarnej ospy. Panowanie czarnych szczurów skończyło się w XVII wieku, kiedy to Rattus norwegicus, zwany szczurem wędrownym, zawitał do Wielkiej Brytanii na pokładzie okrętów handlowych. Obecnie szczur śniady jest jednym z najbardziej zagrożonych gatunków w Wielkiej Brytanii, ale wydaje się mało prawdopodobne, aby ktoś poparł plan ratowania tego gatunku. Szczury są zwierzętami komensalicznymi. Oznacza to, że muszą żyć w pobliżu człowieka, żeby zapewnić sobie pożywienie. Nasz styl życia i zwyczaje to idealne połączenie ciepła, bezpieczeństwa i nieograniczonego dostępu do pożywienia. Ilość resztek jedzenia na ulicach Wielkiej Brytanii wzrosła w samym tylko 2003 roku o 7%. Fast foody i opakowania jednorazowe są na porządku dziennym, ale zdziwilibyście się, gdybyście zobaczyli, kto po nas sprząta. Ta scena nie jest czymś wyjątkowym. Szczury wykorzystują wszystko, co im rzucimy, ale przyciągają je nie tylko bezmyślnie rzucone śmieci czy torby z odpadkami. Mogą przeżyć w każdym niemal środowisku miejskim i wiejskim, ponieważ odpowiada im wszystko, co robimy, posiadamy i produkujemy. Armie szczurów opanowały Wielką Brytanię i są bliżej niż sądzimy. Znajdujemy się w lasach Homerley w Stevenage. Ten liczący sobie kilkaset lat, 16-hektarowy, porośnięty grabami obszar leśny, położony jest wśród terenów przemysłowych i osiedli mieszkaniowych. Gmina Stevenage znajduje się w południowo-wschodniej części kraju. Lasy są ulubionym miejscem spacerowiczów, którzy raczej nie zdają sobie sprawy, że w pobliżu może przechadzać się stado szczurów. Na szczęście w mieście Stevenage jest ekipa specjalistów, która sprawuje kontrolę nad gryzoniami. Od prawie 20 lat Chris Woodard, szef Animal Service for Stevenage, jest odpowiedzialny za deratyzację, m.in. również na terytorium lasów Hammerley.
Szczury wędrowne. Rattus norvegicus nie są gatunkiem endemicznym, ponieważ do Wielkiej Brytanii przybyły dopiero około 300 lat temu. Problem polega na tym, że nasze domy sąsiadują z lasem. Szczury mieszkające w lesie wędrują do ogrodów, w których ludzie karmią ptaki i inne zwierzęta domowe. Szczury stanowią zagrożenie, ponieważ mogą przenosić rozmaite choroby. Jedną z nich jest niebezpieczna zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi, leptospirosis. W tak zróżnicowanym środowisku samo położenie trutki nie rozwiąże problemu. Chris wraz ze swoim zespołem czuwa nad bezpieczeństwem ludzi, domowych zwierząt oraz mieszkańców lasu. Wie doskonale, że szczury tylko czekają, by skorzystać z każdej nadarzającej się okazji. Szczur będzie żył równie dobrze w naszym domu, jak i na zewnątrz, w kanalizacji, wszędzie, gdzie tylko uda mu się dotrzeć. Potrafi się zaadaptować i do tego stopnia dostosować, że wszystko obraca na swoją korzyść. Nie tylko szczury są szkodnikami z piekła rodem. Odgłosy drapania dochodzące ze strychu lub ze ścian mogą oznaczać, że gościmy u siebie innego inwazyjnego gryzonia, pospolitą mysz domową. Przybyła do Europy i do Wielkiej Brytanii wraz z migrującą ludnością jakieś 4000 lat temu. Myszy tak doskonale zadomowiły się w naszych domach, że obecnie rzadko spotykamy je na zewnątrz. W niektórych częściach Wielkiej Brytanii 50% domów opanowanych jest przez myszy. Z dwojga złego wolałbym szczura. Często trudno ocenić prawdziwy rozmiar inwazji. Każda pojedyncza mysz może oznaczać, że w budynku kryje się ich o wiele więcej. Tego typu szczelinowe mury są w wielu angielskich domach i myszy je uwielbiają. Mysi ekspert Sharon Hughes wyjaśnia, jak wiele możliwości mają myszy, żeby się tam dostać. Przez jaki otwór mysz może się przecisnąć? 6 mm średnicy w zupełności wystarczy, tyle co długopis. Mysz przejdzie przez taki otwór jak przez tunel. Czy one rzeczywiście zmieniają kształt? Wystarczy, że przecisną głowę. Następnie spłaszczają barki, odginając je do tyłu i przeciskają się. Nawet w najlepiej utrzymanym domu znajdą się łatwe przejścia, takie jak otwory wentylacyjne czy szpary pod drzwiami. Jeśli przyjrzysz się tym drzwiom, zauważysz, że bez trudu mieści się pod nimi ołówek. Tutaj brakuje kawałka cegły i tynku. I tym sposobem mamy już dwa przejścia. Cóż w tym dziwnego, że pierwszym miejscem, do którego udają się po wejściu do domu, jest kuchnia? Gdzieś trzeba trzymać żywność, ale należy unikać zostawiania jej na wierzchu bez zabezpieczenia. Nie dowiesz się, czy jakaś mysz nie podgryzała ciasteczka albo czy nie nasikała na nie. Zorientujesz się dopiero wtedy, gdy zobaczysz ich odchody. Człowiek wydaje się bardziej przyjazny myszom niż szczurom. Tymczasem jedna mysz rocznie zostawia po sobie 30 tysięcy bobków i 750 ml moczu, sierść, szkielety i rozmazane plamy po oleistej wydzielinie. Jest wielce prawdopodobne, że się nie zorientujesz. Ten talerz wygląda na czysty, ale wystarczy mu się przyjrzeć w ultrafioletowym świetle. Te białe plamy to mysi mocz. Podczas plądrowania naszego domu mysz wydala mocz w postaci małych kropelek i w ten sposób może roznosić salmonellę. Zostało udowodnione, że białko w moczu myszy powoduje astmę i inne reakcje alergiczne u dzieci. Dziennie mysz potrzebuje zaledwie 3-4 gramy pożywienia. Tylko tyle sera potrzeba, aby mysia populacja rozkwitła. Zakładając, że jedna samiczka ma 5 do 10 miotów w roku, po 4 do 6 małych w każdym, łatwo sobie wyobrazić, jak to się dzieje, że z pojedynczej myszki tworzy się nagle cała plaga. Szczury i myszy nawiedzają nasze domy, zakażają żywność i niszczą strukturę budynków, pozostając przy tym niewidzialne. Szczury wykorzystują okazję nie tylko do łatwego zdobycia pożywienia w naszej kuchni. Rozwinęły coś w rodzaju własnych autostrad. Nocą szczur może pokonać ponad 3 km, wędrując z bezpiecznej wsi do przysmaków czekających pod twoimi drzwiami.
ciągu 5 lat ilość szczurów w Wielkiej Brytanii wzrosła o ponad 50%. Na każdego mieszkańca przypada obecnie co najmniej jeden szczur. W przeciwieństwie do myszy, szczury nadal wolą przebywać na zewnątrz, ale powoli pokusy stają się zbyt silne. Jak zatem udało im się opuścić swoje bezpieczne kryjówki i dotrzeć do niewyczerpanego źródła pożywienia w naszych domach? Wielka Brytania pokryta jest siecią szczurzych autostrad, które z całą pewnością nie zostały sfinansowane z naszych podatków. Drogi prowadzą zarówno na, jak i pod ziemią oraz pod wodą. Zadanie Chrisa Woodarda, kierownika Animal Services for Stevenage, polega na blokowaniu szczurzych tras. To kanał burzowy. Ten kanał wychodzi 100 metrów za miasto, prosto na wieś. Nie mamy żadnej kontroli nad szczurami, które przedostają się z terenów wiejskich do kanału burzowego. Nie muszą nawet wychodzić na powierzchnię. Potrafią świetnie pływać. Szczury wędrowne są doskonałymi pływakami i wręcz uwielbiają wodę. Na drugim końcu kanału burzowego jest kratka ściekowa, którą szczury przedostają się do miasta. Można by pomyśleć, że miejska infrastruktura została zaprojektowana z uwzględnieniem szczurzych potrzeb. Szczury bez trudu przedostają się przez takie otwory, a opowiadania o szczurach wielkości kota możemy schować między bajki. Są mniej więcej takiej długości, bez ogona. Nie muszą nawet tutaj żyć, wystarczy, że będą przychodziły nocą. I właśnie w tym tkwi problem. W jedną noc szczur może pokonać 3 kilometry. Te worki śmieci to dla niego wymarzona jadłodajnia. Szczury przychodzą tutaj i kopią nory pod krzakami. Podróżują zawsze tymi samymi drogami, dopóki nie pojawi się jakaś przeszkoda. Ale blokada drogi jest tylko przejściowym utrudnieniem. Jeśli na końcu drogi jest jedzenie, szczury znajdą sposób, żeby do niego dotrzeć. Jeszcze jeden element miejskiej infrastruktury zapewnia szczurom zarówno drogę komunikacyjną, jak i schronienie. To kanały ściekowe. Oznaczają nie tylko bezpieczeństwo i kryjówkę, ale również dostęp do jedzenia w całym mieście. Zgadza się, w diecie szczura znajdują się również ludzkie fekalia. Szczury nie wydostaną się tędy z kanału ściekowego, więc jak sobie radzą? Będą mieszkały w kanale ściekowym, a wyjście znajdą wszędzie tam, gdzie będą jakieś usterki, pod czyimś domem, w ogrodzie czy gdziekolwiek indziej. W Wielkiej Brytanii jest około 500 tysięcy kilometrów kanałów ściekowych. 40% powierzchni objętej plagą szczurów znajduje się na terenach, na których występują uszkodzenia kanałów ściekowych. To może być jedno z takich miejsc. Miliony szczurów żyją w pobliżu miejskich osiedli mieszkalnych. Ich liczba w Wielkiej Brytanii ciągle rośnie, spotykamy je więc coraz częściej. Coraz więcej jest zgłoszeń o włóczących się w pobliżu domów szczurach. Gryzonie nie czekają, aż zjawi się pracownik służb zwalczających szkodniki, dlatego Chris pokazał mi, na co należy zwracać uwagę. Trzeba szukać ścieżek. To może być właśnie taka ścieżka. Biegnie do kompostu, gdzie szczury mogą znaleźć pożywienie. Powinniśmy wziąć to miejsce pod uwagę. To doskonałe miejsce. Gdyby szczury pozostawały w ukryciu, może byśmy się aż tak nimi nie przejmowali. Ale tak nie jest, ponieważ zarówno szczury, jak i myszy zaglądają nam do domów. Kiedy znajdą się w pobliżu naszych domów, będą starały się do nich przedostać. Wystarczy 4-centymetrowy otwór, żeby zawitał tutaj całkiem dorodny szczur. Po przedostaniu się do ściany swobodnie powędruje sobie na strych. Strychy są idealnym miejscem dla myszy i dla szczurów. Przestrzenią rzadko odwiedzaną przez domowników, ciepłą i bezpieczną, z doskonałym dostępem do pomieszczeń z jedzeniem i wodą. Szczury są świetnie wyposażonymi włamywaczami. Swoimi siekaczami szczur może ugryźć 6 razy w ciągu sekundy, wywierając nacisk ponad 1200 kg na centymetr kwadratowy.
Szkliwo tych siekaczy jest twardsze od żelaza. Dziennie wydłużają się prawie o pół milimetra. Dzięki nieustannemu pocieraniu są ostre jak brzytwa. Są wystarczająco mocne, by przegryźć beton, miedziane kable, instalacje wodne oraz gazowe. Na strychach znajduje się mnóstwo przewodów elektrycznych. Szczury i myszy przegryzą się przez wszystko, łącznie z przewodami. Do niedawna sądzono, że to właśnie było przyczyną wielu pożarów budynków mieszkalnych. Pożary zdarzają się nie tylko w prywatnych domach. 25% pożarów, których przyczyny nie udało się ustalić, przypisywano gryzoniom. Jednak czy oby na pewno przegryzienie przewodu może być przyczyną tak wielu pożarów? Problemem zajął się ekspert od pożarów, dr John Twibell z Anglia Polytechnic University. Jeśli szczur przegryzie kabel, to jest wielce prawdopodobne, że prąd, który popłynie przez szczęki szczura, porazi go i zabije. Szczur zostanie z zębami zaciśniętymi na kablu, a prąd będzie płynął przez szczęki i przez całe zwierzę. Przeprowadzona symulacja jasno wykazała, że przepływ prądu powoduje odparowanie wilgoci. I z tego, co wcześniej udało mi się zaobserwować, szczęki szczura, czy miejsce, przez które przepływał prąd, miały raczej tendencję do osuszania się i w końcu prąd przestawał płynąć. Badania doktora Twibella wykazują, że okoliczności konieczne do powstania pożaru tak naprawdę zdarzają się o wiele rzadziej niż sądzimy. Nie oznacza to wcale, że przegryzienie kabli przez szczura, mysz czy wiewiórkę nie może spowodować pożaru, ale moim zdaniem obwinianie za to gryzoń jest mocno przesadzone. Jeśli chodzi o pożary, możemy uznać, że szczury są kozłem ofiarnym, co nie zmienia faktu, że szczury i myszy mają na swoim koncie zniszczenia rzędu miliarda dolarów rocznie w samych Stanach Zjednoczonych. Sytuacja pogarsza się. Człowiek uwikłał się w swoisty wyścig zbrojeń. Przez dziesiątki lat naszą najskuteczniejszą bronią były trucizny zawierające przeciwkrzepliwe substancje, ale obecnie i one zawodzą. Oto super szczur. Wbrew powszechnemu mniemaniu nazwa ta wcale nie odnosi się do postury zwierzęcia, ale do jego odporności na trucizny. Środki przeciwkrzepliwe wykorzystywane w walce ze szkodnikami. Odporność jest skutkiem mutacji genetycznej. Ponieważ szczury rozmnażają się niezwykle szybko, każda korzystna mutacja błyskawicznie rozprowadzana jest wśród całej populacji. Gdy wprowadzono środki przeciwkrzepliwe, okazało się, że niektóre osobniki są na nie odporne. Te silniejsze genetycznie osobniki nie dały się wyeliminować i przekazały gen kolejnym populacjom. Jesteśmy świadkami darwinistycznego procesu, podczas którego przy życiu pozostają ci, którzy najszybciej potrafią się dostosować. Szczury stawiły opór broni chemicznej pierwszej generacji, rzucając wyzwanie specjalistom pracującym nad skutecznością nowych produktów. Dr. Steve Havers jest biologiem, ekspertem od gryzoni. Warfarin był niezwykle skutecznym środkiem używanym w latach 50. Niestety, w miarę stosowania stwierdzono coraz większą odporność na ten specyfik. I w końcu całe populacje szczurów i myszy przestały na niego reagować. Wtedy też rozpoczęto pracę nad drugą generacją środków przeciwkrzepliwych. Bromodialone, difenacum. Niestety, coraz częściej stwierdza się przypadki odporności również i na te najnowsze substancje. Nie można sięgnąć po środki trzeciej generacji, ponieważ jeszcze nie istnieją. Potrzeba co najmniej 5 lat i milionów funtów, żeby pojawiły się na rynku. Bez skutecznej deratyzacji przerost populacji szczurów wymknie się spod kontroli i próby poskromienia ich będą daremne. To samo dotyczy myszy. Ale co mamy na myśli, mówiąc o inwazji gryzoni? Średnia gęstość zaludnienia dla komensalicznej myszy wynosi około 10 sztuk na metr kwadratowy. Jeśli warunki są sprzyjające, mam na myśli silosy ze zbożem czy kurniki, gęstość zaludnienia może wynieść nawet do 200 tysięcy myszy na hektar. Czyli na boisko do piłki nożnej przypadałoby około 120 tysięcy tych gryzoni. Co mamy robić, żeby nie przegrać tej walki?
Najciekawsze badania prowadzone są nad preparatami naturalnymi, produkowanymi z roślin, które odpowiadają zwyczajom żywieniowym danego gryzonia. Preparaty te są niezwykle przyjazne dla środowiska, a badania laboratoryjne wykazały, że będą zabijały szczury i myszy w takim samym czasie jak środki przeciwkrzepliwe. Po przeprowadzeniu jeszcze dokładniejszych badań stwierdzono, że środek nie działa na zwierzęta takie jak koty, psy, świnki morskie, króliki i kurczaki. Możliwe, że naturalne środki poradzą sobie tam, gdzie zawodzą trucizny. Tymczasem walka toczy się dalej i liczba gryzoni w Wielkiej Brytanii wciąż rośnie. Na plagę gryzoni o wiele bardziej narażone są fermy niż domy. Badanie wykazało, że 30% ferm zaatakowanych jest przez myszy, a 40% przez szczury. Na wsi naturalnym pokarmem myszy są ziarna zboża. Myszy są chyba najbardziej płodnymi szkodnikami w Wielkiej Brytanii. Maleńkie, szybkie i zwinne docierają niemal do każdego miejsca w budynku. Ten ciemny ślad, który biegnie na skraj muru, to oleista wydzielina z ciała myszy. Ścieżka między piętrami prowadzi od ziemi aż po samą górę tego muru z cegieł. Tutaj jest jeszcze jeden ślad. Widać, jak mysz biegała w górę i w dół. To są mysie odchody. Na samym dole przegrody, za którą znajduje się magazyn ze zbożem, myszy wygryzły sobie przejście przez 10-centymetrową belkę. Przedostały się prosto do pszenicy lub do kukurydzy. Na ziemi widać łupinki po kukurydze. Mogę tam włożyć palce, a nawet całą rękę. Ten magazyn zboża jest doskonałym przykładem rozmiarów mysiej inwazji. Te wyżłobienia w podłodze zrobione zostały przez myszy. Na wierzchu było jedzenie. Myszy zjadły je i zrobiły sobie maleńkie gniazdko, w którym spały bezpiecznie ukryte pod deską. W świecie, w którym nie brakuje głodujących ludzi, szczury i myszy zjadają 10% światowej produkcji żywności. Miejska dżungla oferuje bardziej kosmopolityczne dania. W 2003 roku ilość jedzenia wyrzucanego na ulicę wzrosła o 7%. Szczury i myszy uzależniły się od niezdrowej żywności. Niektóre myszy tak dalece przystosowały się do naszego jedzenia, że powrót do naturalnej diety mógłby je zabić. Kolejnym problemem przemysłu zajmującego się kontrolą populacji gryzoni jest różnorodność trucizn dodawanych do pożywienia, dlatego jeśli nie wiadomo dokładnie, co jedzą gryzonie, walka jest z góry przegrana. Specjaliści nie poddają się, poszukując coraz to nowych sposobów. Badania nad dietą myszy ujawniły kilka niecodziennych upodobań żywieniowych gryzonia. To urządzenie wykorzystuje jeden z nowych smakołyków – czekoladę. Jak działa ta czekoladowa łapka na myszy? Oczywiście pułapka nie jest wykonana z czekolady, ale jeśli ją powąchasz, poczujesz czekoladowy zapach. Plastik jest nasączony czekoladą i stąd ten aromat. To on przyciąga mysz, nie trzeba nic wkładać do pułapki. Czekolada służy jako wabik. Nie trzeba używać przynęty, ponieważ sam zapach jest wystarczająco skuteczny. Gryzonie są w każdym zakątku Wielkiej Brytanii. Szczury i myszy nie są jedynymi szkodnikami. W Wielkiej Brytanii grozi jeszcze inna plaga. Nasze śmieci służą również jako napęd oddziałów latających.
Co roku w Wielkiej Brytanii wytwarzamy około 25 milionów ton domowych odpadów. 75% tych śmieci trafia na wysypisko. Ale dla ptaków nie są to bynajmniej odpady, tylko idealne miejsce na posiłek. Mewa pospolita może tu zaspokoić swoje dzienne zapotrzebowanie na jedzenie w ciągu zaledwie 23 minut. Ptaki mogą roznosić ponad 40 rodzajów pasożytów i około 60 rodzajów zakaźnych chorób, wykorzystując do tego celu doskonały system transportu. Guano powstałe z przetrawionego jedzenia może zakażać zasoby wody. Obiekty, w których produkowana jest żywność, nasze domy i biura. Wszystkie miejsca, do których kurz z wyschniętych odchodów może dotrzeć przez klimatyzację. Pracownicy wysypisk zaprzysięgli wojnę powietrznym najeźdźcom i robią wszystko, żeby ich stamtąd odstraszyć. Mogłoby się wydawać, że huk, jaki panuje podczas manewrów tych olbrzymich ciężarówek, jest wystarczająco odstraszający, ale okazuje się, że o wiele bardziej skuteczną metodą jest puszczanie latawców. Ptaki myślą, że to drapieżniki i uciekają. Wysypiska śmieci nie są jedynym miejscem tłumnych ptasich zgromadzeń. Niekiedy ptaki nie tylko zagrażają naszemu zdrowiu i środowisku, ale zdarza się, że ich obecność może przyczynić się do czyjejś śmierci. W Wielkiej Brytanii trwa inwazja szkodników. Szczury i myszy wprowadzają się do naszych domów, a mewy panoszą się na wysypiskach śmieci. Niekiedy obecność tych zwierząt okazuje się fatalna w skutkach. Załogi amerykańskich sił lotniczych stacjonujące w bazie RAF-u w miejscowości Lakenheath w Wielkiej Brytanii nieustannie walczą z fruwającymi szkodnikami z piekła rodem. Załogi w Lakenheath, należące do 48. Eskadry Bojowej latającej na F-15 lotnictwa Stanów Zjednoczonych, w każdej chwili gotowe są do stawienia czoła każdemu zagrożeniu, które przychodzi z powietrza. Jest jednak przeciwnik, którego nie chcieliby spotkać na drodze. Ptaki. Skutki zderzenia ptaka z samolotem mogą być poważne. W bazie w Lakenheath problemem tym zajmuje się wyspecjalizowana jednostka. Oto drużyna Feniksa. Po raz pierwszy zdarzenie ptaka z samolotem odnotowano w 1908 roku. Od tego czasu na skutek takiego zderzenia zginęło 200 osób. W 2000 roku w Wielkiej Brytanii odnotowano 867 zderzeń ptaków z samolotami. Cywilne i wojskowe lotniska radzą sobie z tym problemem na różne sposoby, włącznie z nalotami na stada ptaków wśród rozpaczliwych ptasich krzyków i wystrzałów świetlnych rakiet. Jednak ptaki uczą się rozróżniać prawdziwe zagrożenie od metod zapobiegawczych. Zdolność ptaków do uczenia się zachowań behawioralnych utrudnia sprawowanie kontroli, ale jest ktoś taki, kto ma na to niezawodny sposób. Drapieżniki. Heath Mutton hoduje drapieżne ptaki i wypuszcza je nad lotniskiem. Ptaki wspomagają pracę ekip kontroli lotów, pilotów i ekip naziemnych. Na swoim koncie mają jedną z najbardziej udanych operacji kontroli ptaków w Wielkiej Brytanii. Pracownicy lotniska są wyczuleni na ptaki. Ich obecność jest natychmiast sygnalizowana samolotom i Kifowi. Jego furgonetki regularnie patrolują teren lotniska, a ptaki nieustannie latają. Szkodniki muszą być przekonane, że teren należy do sokołów, a do tego potrzebna jest stała obecność drapieżników. Tak jak załogi samolotów pasażerskich, te drapieżne ptaki są niezwykle starannie szkolone. Sokolnicy najczęściej wypuszczają ptaki z jednego miejsca, ale sokoły Kifa muszą szybko reagować na ptaki, a to oznacza, że wzbijają się do lotu i lądują na pojeździe, który jest w ruchu. Mogą również lecieć równolegle z lądującym samolotem. Obie czynności wymagają szczególnych umiejętności. Kif wypuszcza na lotnisko 10 ptaków z Lakenheath, w tym sokoły.
To Pip, numer 7. Ma charakterystyczne znamie. Wychował się na lotnisku. Mamy własny inkubator i już po 12 dniach od wyklucia ptaki obwożone są wokół lotniska. Zanim otworzą oczy, słyszą już odrzutowce. W ten sposób oswajają się z terenem. Są przyzwyczajone do samolotów odrzutowych. Ptaki wykazują dużo zdrowego rozsądku. Rozumieją sygnały ręcznej gwizdki. Są szkolone do latania wśród odrzutowców i potrafią polecieć równolegle do odrzutowca z każdego miejsca na murawie. Szkody wyrządzane przez zderzenia z ptakami są ogromne. W lotnictwie cywilnym szacuje się je na $1 miliard rocznie, ale najpoważniejszym względem jest ludzkie życie. Major Mike Pelletier, dowódca F-15, zaproponował mi przejażdżkę swoim samolotem, by uświadomić mi, do czego zdolne są ptaki. Najbardziej niebezpieczny jest start i lądowanie, ponieważ samolot znajduje się wtedy blisko ziemi i może dojść do katastrofy, szczególnie gdy ptak leci prosto na kabinę pilota. Często loty odbywają się na niskim pułapie 150 metrów przy prędkości 800-900 km na godzinę. Podczas niskiego lotu takie wydarzenia są bardzo niebezpieczne. Silnik jest najgorszym miejscem, ponieważ składa się z bardzo wielu precyzyjnych elementów, chociażby takich jak kilkaset śmigieł wirujących z prędkością 5000 obrotów na minutę. Nawet najmniejszy ptak, który dostanie się w tak wielką siłę ssącą, spowoduje potężne straty. Ale jeśli ptak dostanie się tutaj, zniszczy silnik, który może kosztować około $2 milionów. Take a bird down there, there's a good chance that you could completely ruin the engine, which is over $1 million a piece for one of these engines, probably more like two. 85% wypadków z udziałem ptaków przytrafia się na wysokości 240 metrów nad ziemią, a winowajcami są najczęściej mewy. Nie są duże, ale uderzenie przy tak ogromnej prędkości może okazać się tragiczne w skutkach. Podczas zderzenia prędkość liczy się podwójnie, ale siłę uderzenia mnożymy przez 4. Zatem przy prędkości 960 km na godzinę mewa, która waży około 0,5 kg, uderzając w przednią szybę samolotu, zachowuje się jak pocisk. Dzisiaj rano na lotnisku w Lake and Heath wylądował samolot RAF-u Tornado. Podczas startu zderzył się z ptakiem, a raczej z ptakami. Jeden z nich wpadł do silnika, który trzeba było wyłączyć. Silnik nadaje się prawdopodobnie do wymiany. Są też inne straty. To samolot, o którym mówił Mike. Dzisiaj rano miał awaryjne lądowanie na skutek zderzenia z ptakiem. To nie są żarty. Tym bardziej podczas złej pogody, kiedy wyłączenie silnika w takim samolocie jak Tornado nie wróży nic dobrego. Jest co prawda drugi silnik, ale wolimy korzystać z obydwu. Może zabrzmi to trochę dziwnie, ale ptaki są groźne nie tylko dla samolotów w locie. Samoloty na ziemi i w hangarach są również zagrożone. Stąd obecność ptaków kifa w budynkach, gdzie ich zadanie polega na odstraszaniu innych ptaków. Ptaki są stałocieplne, nie boją się zimna, co oznacza, że mogą latać o każdej porze dnia i nocy. Kif szacuje, że w Lake and Heath 20% wypadków z udziałem ptaków miało miejsce nocą. Nocny patrol drużyny Feniksa jest odpowiedzialny za to niezwykłe zwierzę puchacza Bubo Bubo, zwanego Twinkiem. Do czego używacie Twinka? Wykonuje tę samą pracę co sokoły i jastrzębie, tyle że w nocy. Wyłapuje przylatujące tu o zmroku mewy. Pełni podwójną rolę. Jest jedynym większym drapieżnikiem, który poluje na mewy. Ponadto lata bezszelestnie, co jest wielką zaletą podczas polowania. Ptaki mają okazję przekonać się, że ten teren nocą należy do sowy.
Mewy i czajki przylatują tutaj, ponieważ pas startowy zatrzymuje ciepło. Ptaki siadają na nim, żeby ogrzać sobie nogi, przez które wytracają ciepło. Są teraz na pasie startowym, czyli w najgorszym miejscu, w jakim stado ptaków może przebywać nocą. Ryzyko rośnie proporcjonalnie do ruchu na lotnisku. Szacuje się, że w tym dziesięcioleciu ryzyko zderzenia samolotu pasażerskiego ze stadem dużych ptaków będzie 2,5 raza większe niż w latach 90. Szkodniki szaleją na wsi i w naszych domach. Ale nie tylko tam. Są wszędzie, nawet na cmentarzach. Dla szczurów to miejsce równie dobre jak każde inne. Jest jednak zwierzę, które narobiło sporego zamieszania na pewnym brytyjskim cmentarzu. Z grobów dochodziły podobno dziwne odgłosy drapania. Działo się to coraz częściej i rodziny odwiedzające cmentarz ogarnął strach. To były zające. Miejscowe zające przekopały się do grobów. Zwierzęciem, które od wieków kojarzy się z cmentarzyskami, jest nietoperz. Nietoperze w Wielkiej Brytanii nie są wysysającymi krew potworami kryjącymi się w miejscowej dzwonnicy i na pewno nie są szkodnikami. Jednak przez ostatnie 10 lat nietoperze bardzo ucierpiały z powodu tego nieporozumienia. Umówiłem się z Johnem Goldsmithem, koordynatorem Norfolk Bat Group, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. W tej starej chłodni przechowywano kiedyś mięso i zapasy żywności, ale obecnie kryje ona coś zupełnie innego. W dzisiejszych czasach wszystkie większe majątki mają swoją własną chłodnię, dlatego takie miejsca jak to stają zapomniane i są wspaniałym schronieniem dla nietoperzy. Przebudowaliśmy je nieco tak, aby nietoperze mogły ukryć się i spędzić tu spokojnie zimę. Po tej porze roku ich serca biją wolniutko, 2 razy na minutę. Pod ziemią hibernuje sporo różnych gatunków. Wyposażony w długie uszy gacek brunatny kojarzony jest najczęściej z lasem. Ma bardzo szerokie skrzydła i spędza mnóstwo czasu buszując wśród listowia w poszukiwaniu pająków, much i ciem. Czy takie maleństwo mogłoby być szkodnikiem? To chyba niemożliwe. Nasza wojna ze szkodnikami daje się we znaki nietoperzom. Ludzie często próbują się ich pozbyć, mimo że są pod ochroną. Z drugiej strony bezbronne kolonie nietoperzy padają ofiarą metod stosowanych w celu zwalczania szkodników. Swoją drogą szczur jest jednym z najbardziej znienawidzonych zwierząt na świecie. W Wielkiej Brytanii szczura wędrownego ogarnęło szaleństwo. Przypłynął tutaj na początku XVIII wieku na pokładzie okrętów handlowych. Zanim to nastąpiło w Europie, panował czarny szczur, który przyczynił się do rozprzestrzenienia zarazy, która zabiła 1/3 populacji tego kontynentu. Szczur śniady był pierwszym szczurem, który skolonizował Europę i któremu zawdzięczamy jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii Europy – pandemię czarnej ospy. Są jednak i tacy, którzy niesławnego śniadego szczura promują. Russell Tofts hoduje szczury śniade i wcale nie uważa ich za szkodniki. Przeciwnie, zachęca wszystkich, aby też zaczęli je hodować. Szczury są wspaniałymi zwierzętami domowymi i nie rozumiem, dlaczego ludzie nie trzymają ich w domach. Są jak chomiki, tyle że nie gryzą, są wrażliwe i czyste. Szczur nie jest rdzennie brytyjskim zwierzęciem, ale przebywa tutaj od dłuższego czasu. Nie jest z gruntu zły, nadaje się na zwierzę domowe i jest bardzo inteligentny.
Panuje o nim błędne mniemanie. Ale co z tego, jeśli ludzie źle reagują na samo słowo szczur? Szczur śniady jest obecnie najbardziej zagrożonym gatunkiem Wielkiej Brytanii. Odizolowane populacje występują najczęściej w okolicach doków. Dlaczego więc tak szybko przybywa szczurów wędrownych? Dlaczego śniade szczury nie mogą powrócić? Jeśli jednak im się to uda, to czy nie grozi nam kolejna dżuma dymienicza? Mało prawdopodobne, żeby szczury znalazły się na szczycie listy popularności zwierząt domowych, a jednak żyją wśród nas, czy tego chcemy, czy nie. Nasze społeczeństwo daje im wszystko, czego potrzebują. Z całą pewnością znają nasze przyzwyczajenia, dlatego może już czas, abyśmy my poznali ich zwyczaje. To dziwne urządzenie służy naukowcom do wykrywania nietoperzy. Urządzenie rejestruje ultradźwięki. Jeśli ustawię je tak jak teraz, usłyszycie, jak pracuje. Szczury słyszą o wiele wyższe częstotliwości niż ludzie. Są to ultradźwięki, czyli częstotliwości, które przekraczają 20 tysięcy herców. Mogą więc słyszeć dźwięki wydawane przez to urządzenie, nawet gdy wykrywacz jest wyłączony. Zmysły szczurów są o wiele bardziej wrażliwe niż ludzi. Żeby utrzymać społeczne więzi, posługują się smakiem i węchem. Dotyk wykorzystywany jest przy poszukiwaniu pożywienia, drogi i do porozumiewania się. Ich wzrok jest dość słaby. Widzą szczątkowo kolory, ale są bardziej nastawione na widzenie nocne. To, co widzą, jest zamazane i ziarniste. Mają jednak niezwykłą zdolność wykrywania ruchu. Szczury żyją w koloniach. Co miesiąc w jednym miocie na świat przychodzi 7-8 młodych. Szczury wykazują dużą interaktywność społeczną i wysoki poziom inteligencji. Mogą żywić się niemal wszystkim. Przez rok 100 szczurów zjada niemal tony jedzenia, wydalając jednocześnie 1,5 miliona bobków. Szczury cierpią na neofobię, co oznacza, że są nieufne wobec nowych rzeczy. Jednak wraz ze wzrostem populacji ich zachowanie może się zmienić i szczury mogą dostosować się do życia w pobliżu ludzi. Ale czy my jesteśmy na to przygotowani? Tysiące ludzi cierpiących na fobię wywoływaną przez gryzonie powinno zacząć się leczyć. Przegrywamy walkę z piekielnymi szkodnikami, które wydają się zadomawiać tu na dobre. W Wielkiej Brytanii przemysł walczy z ptakami, a służby sanitarne toczą niekończącą się wojnę z myszami i szczurami. Głównym celem są nasze domy, ogrody i garaże, w których te oportunistyczne i przystosowujące się do każdych warunków zwierzęta osiedlają się. Mysz domowa jest oprócz człowieka najbardziej rozpowszechnionym ssakiem na ziemi. Jest na liście 100 najgorszych ziemskich najeźdźców. Jest odpowiedzialna za wyginięcie endemicznych gatunków i ma olbrzymi wpływ zarówno na światową gospodarkę, jak i na światowe zapasy żywności. Przez ponad 4000 lat myszy towarzyszą człowiekowi, któremu jak dotąd nie udało się ich pozbyć. Ci, którzy myślą, że kot załatwi sprawę, niech przemyślą to raz jeszcze. Jeśli chodzi o kontrolę mysiego pogłowia, kot domowy nie jest skuteczny. Tak naprawdę to koty i psy, a dokładnie ich miski, przyciągają myszy do naszych domów. Szczur jest jednak królem szkodników z piekła rodem. Co zatem sądzą o nim eksperci z pierwszej linii frontu? Steve Havers, biolog. To wielka szkoda, ale szczury są komensaliczne i współzawodniczą bezpośrednio z ludźmi. Im bardziej przyglądamy się tym gryzoniom, tym bardziej ich społeczność okazuje się fascynująca. Wyrafinowana i elegancka struktura ich społeczności oraz wysoce społeczny charakter ich życia powodują, że ci, którzy zajmują się tępieniem tego gatunku, powinni się wstydzić. Z drugiej strony szczury są szkodnikami. Roznoszą choroby i zanieczyszczenia. I w związku z tym, tak jak myszy, muszą być tępione.
Chris Woodard, szef Animal Services for Stevenage, rozwinął i zastosował skuteczne sposoby walki ze szkodnikami, dzięki czemu otrzymał przydomek szczurołapa. To niezwykłe zwierzęta. Są wielkimi oportunistami. Nie pochodzą stąd, a mimo to tak świetnie zadomowiły się w tym lesie w środku miasta. Zaadaptowały się, zadomowiły i to nie tylko w tym lasku. Takie same szczury żyją w kanałach ściekowych, w ludzkich domach, w biegnących wzdłuż drogi rowach, na farmach, w stodołach, dosłownie wszędzie. Szczury wędrowne są w każdym zakątku Wielkiej Brytanii i ponieważ są tutaj od 250-300 lat, można powiedzieć, że są skutecznymi kolonizatorami. Zgadza się, ale to nie zmienia faktu, że liczba szkodników w Wielkiej Brytanii dochodzi do punktu krytycznego, podczas gdy nasza obrona zawodzi. Jeśli nie chcemy, żeby gryzonie wtargnęły do naszych domów, musimy przedsięwziąć odpowiednie środki. To zostało sfilmowane w całkowitych ciemnościach. Ja nie mogę zobaczyć szczurów, a one zapewne widzą tylko zarys mojej postaci. Wydają się jednak wyczuwać moją obecność i żywność, którą mam przy sobie. Jeśli nie zatamujemy przypływu szkodników, taka scena wkrótce stanie się codziennością. Tuż pod naszymi drzwiami. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej, studio filmowe Odeon Warszawa. Czytał Robert Samot. Ptaki myślą, że to drapieżniki i uciekają. Wysypiska śmieci nie są jedynym miejscem tłumnych ptasich zgromadzeń. I kiedy ptaki nie tylko zagrażają naszemu zdrowiu i środowisku, ale zdarza się, że ich obecność może przyczynić się do czyjejś śmierci. W Wielkiej Brytanii trwa inwazja szkodników. Szczury i myszy wprowadzają się do naszych domów, a mewy panoszą się na wysypiskach śmieci. Niekiedy obecność tych zwierząt okazuje się fatalna w skutkach. Załogi amerykańskich sił lotniczych stacjonujące w bazie RAF-u w miejscowości Lakenheath w Wielkiej Brytanii nieustannie walczą z fruwającymi szkodnikami z piekła rodem. Załogi w Lakenheath, należące do 48. Eskadry Bojowej latającej na F-15 lotnictwa Stanów Zjednoczonych, w każdej chwili gotowe są do stawienia czoła każdemu zagrożeniu, które przychodzi z powietrza. Jest jednak przeciwnik, którego nie chcieliby spotkać na drodze. Ptaki. Skutki zderzenia ptaka z samolotem mogą być poważne. W bazie w Lakenheath problemem tym zajmuje się wyspecjalizowana jednostka. Oto drużyna Feniksa. Przestrzenią rzadko odwiedzaną przez domowników, ciepłą i bezpieczną, z doskonałym dostępem do pomieszczeń z jedzeniem i wodą. Szczury są świetnie wyposażonymi włamywaczami. Swoimi siekaczami szczur może ugryźć 6 razy w ciągu sekundy, wywierając nacisk ponad 1200 kg na centymetr kwadratowy. Szkliwo tych siekaczy jest twardsze od żelaza. Dziennie wydłużają się prawie o pół milimetra. Dzięki nieustannemu pocieraniu są ostre jak brzytwa. Są wystarczająco mocne, by przegryźć beton, miedziane kable, instalacje wodne oraz gazowe. Na strychach znajduje się mnóstwo przewodów elektrycznych. Szczury i myszy przegryzą się przez wszystko, łącznie z przewodami. Do niedawna sądzono, że to właśnie było przyczyną wielu pożarów budynków mieszkalnych. Pożary zdarzają się nie tylko w prywatnych domach. 25% pożarów, których przyczyny nie udało się ustalić, przypisywano gryzoniom. Jednak czy oby na pewno przegryzienie przewodu może być przyczyną tak wielu pożarów? Problemem zajął się ekspert od pożarów, dr John Twibble z Anglia Polytechnic University.
Jeśli szczur przegryzie kabel, to jest wielce prawdopodobne, że prąd, który popłynie przez szczęki szczura, porazi go i zabije. Szczur zostanie za nie i są bliżej niż sądzimy. Znajdujemy się w lasach Homerley w Stevenage. Ten liczący sobie kilkaset lat, 16-hektarowy, porośnięty grabami obszar leśny, położony jest wśród terenów przemysłowych i osiedli mieszkaniowych. Gmina Stevenage znajduje się w południowo-wschodniej części kraju. Lasy są ulubionym miejscem spacerowiczów, którzy raczej nie zdają sobie sprawy, że w pobliżu może przechadzać się stado szczurów. Na szczęście w mieście Stevenage jest ekipa specjalistów, która sprawuje kontrolę nad gryzoniami. Od prawie 20 lat Chris Woodard, szef Animal Service for Stevenage, jest odpowiedzialny za deratyzację, m.in. również na terytorium lasów Homerley. Szczury wędrowne. Rattus norvegicus nie są gatunkiem endemicznym, ponieważ do Wielkiej Brytanii przybyły dopiero około 300 lat temu. Problem polega na tym, że nasze domy sąsiadują z lasem. Szczury mieszkające w lesie wędrują do ogrodów, w których ludzie karmią ptaki i inne zwierzęta domowe. Szczury stanowią zagrożenie, ponieważ mogą przenosić rozmaite choroby. Jedną z nich jest niebezpieczna zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi, leptospirosis. W tak zróżnicowanym środowisku samo położenie trutki nie rozwiąże problemu. Chris wraz ze swoim zespołem czuwa nad bezpieczeństwem ludzi, złego wolałbym szczura. Często trudno ocenić prawdziwy rozmiar inwazji. Każda pojedyncza mysz może oznaczać, że w budynku kryje się ich o wiele więcej. Tego typu szczelinowe mury są w wielu angielskich domach i myszy je uwielbiają. Myśli ekspert Sharon Hughes wyjaśnia, jak wiele możliwości mają myszy, żeby się tam dostać. Przez jaki otwór mysz może się przecisnąć? 6 mm średnicy, w zupełności wystarczy, tyle co długopis. Mysz przejdzie przez taki otwór jak przez tunel. Czy one rzeczywiście zmieniają kształt? Wystarczy, że przecisną głowę. Następnie spłaszczają barki, odginając je do tyłu i przeciskają się. Nawet w najlepiej utrzymanym domu znajdą się łatwe przejścia, takie jak otwory wentylacyjne czy szpary pod drzwiami. Jeśli przyjrzysz się tym drzwiom, zauważysz, że bez trudu mieści się pod nimi ołówek. Tutaj brakuje kawałka cegły i tynku. I tym sposobem mamy już dwa przejścia. Cóż w tym dziwnego, że pierwszym miejscem, do którego udają się po wejściu do domu, jest kuchnia? Gdzieś trzeba trzymać żywność, ale należy unikać zostawiania jej na wierzchu bez zabezpieczenia. Nie do wieki wydawane przez to urządzenie, nawet gdy wykrywacz jest wyłączony. Zmysły szczurów są o wiele bardziej wrażliwe niż ludzi. Żeby utrzymać społeczne więzi, posługują się smakiem i węchem. Dotyk wykorzystywany jest przy poszukiwaniu pożywienia, drogi i do porozumiewania się. Ich wzrok jest dość słaby. Widzą szczątkowo kolory, ale są bardziej nastawione na widzenie nocne. To, co widzą, jest zamazane i ziarniste. Mają jednak niezwykłą zdolność wykrywania ruchu. Szczury żyją w koloniach. Co miesiąc w jednym miocie na świat przychodzi 7-8 młodych. Szczury wykazują dużą interaktywność społeczną i wysoki poziom inteligencji. Mogą żywić się niemal wszystkim. Przez rok 100 szczurów zjada niemal tonę jedzenia, wydalając jednocześnie 1,5 miliona bobków. Szczury cierpią na neofobię, co oznacza, że są nieufne wobec nowych rzeczy. Jednak wraz ze wzrostem populacji ich zachowanie może się zmienić i szczury mogą dostosować się do życia w pobliżu ludzi. Ale czy my jesteśmy na to przygotowani? Tysiące ludzi cierpiących na fobię wywoływaną przez gryzonie powinno zacząć się leczyć. Przegrywamy walkę z piekielnymi szkodnikami, które wydają się zadomawiać tu na dobre. W Wielkiej Brytanii przemysł walczy z ptakami, a służby sanitarne toczą niekończącą się wojnę z myszami. W miastach i regionach Wielkiej Brytanii toczy się wojna. Jedna z tych, które człowiek rozpętał przez nieuwagę, a teraz nie może opanować. Amunicja zawodzi, a czasu jest coraz mniej. Wielką Brytanię nawiedziły szkodniki z piekła rodem. Nazywam się Jake Willers.
Pracuję w rezerwacie i nieustannie toczę boje ze szkodnikami. Eksperci pomagają mi dotrzeć do prawdy o wojnie, jaką Wielka Brytania wydała szkodnikom. Szkodniki z piekła rodem. Szkodniki są najprzeróżniejszych rozmiarów i kształtów, ale mnie interesują te, które w szczególny sposób uprzykrzyły się Wielkiej Brytanii. Całe tabuny tych bestii przemieszczają się po lądzie, wodzie i w powietrzu, niosąc ze sobą choroby i zniszczenia. Myszy nieustannie nawiedzają nasze domy, a ptaki sieją terror w powietrzu. Szkodnikiem, na widok którego ludziom przechodzą ciarki po plecach, jest szczur. W Wielkiej Brytanii szczury występują w takich ilościach, że nie ma miejsca, w którym bylibyśmy dalej niż 9 metrów od któregoś z nich. Letnia populacja szczurów w celu zwalczania szkodników. Swoją drogą, szczur jest jednym z najbardziej znienawidzonych zwierząt na świecie. W Wielkiej Brytanii szczura wędrownego ogarnęło szaleństwo. Przypłynął tutaj na początku XVIII wieku na pokładzie okrętów handlowych. Zanim to nastąpiło, w Europie panował czarny szczur, który przyczynił się do rozprzestrzenienia zarazy, która zabiła 1/3 populacji tego kontynentu. Szczur śniady był pierwszym szczurem, który skolonizował Europę i któremu zawdzięczamy jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii Europy – pandemię czarnej ospy. Są jednak i tacy, którzy niesławnego śniadego szczura promują. Russell Tofts hoduje szczury śniade i wcale nie uważa ich za szkodniki. Przeciwnie, zachęca wszystkich, aby też zaczęli je hodować. Szczury są wspaniałymi zwierzętami domowymi i nie rozumiem, dlaczego ludzie nie trzymają ich w domach. Są jak chomiki, tyle że nie gryzą, są wrażliwe i czyste. Szczur nie jest rdzennie brytyjskim zwierzęciem, ale przebywa tutaj od dłuższego czasu. Nie jest z gruntu zły, nadaje się na zwierzę domowe i jest bardzo inteligentny. Panuje o nim błędne mniemanie. Ale co z tego, jeśli ludzie źle reagują na samo słowo szczur? Szczury wykorzystują okazję nie tylko do łatwego zdobycia pożywienia w naszej kuchni. Rozwinęły coś w rodzaju własnych autostrad. Nocą szczur może pokonać ponad 3 km, wędrując z bezpiecznej wsi do przysmaków czekających pod twoimi drzwiami. W ciągu 5 lat ilość szczurów w Wielkiej Brytanii wzrosła o ponad 50%. Na każdego mieszkańca przypada obecnie co najmniej jeden szczur. W przeciwieństwie do myszy, szczury nadal wolą przebywać na zewnątrz, ale powoli pokusy stają się zbyt silne. Jak zatem udało im się opuścić swoje bezpieczne kryjówki i dotrzeć do niewyczerpanego źródła pożywienia w naszych domach? Wielka Brytania pokryta jest siecią szczurzych autostrad, które z całą pewnością nie zostały sfinansowane z naszych podatków. Drogi prowadzą zarówno na, jak i pod ziemią oraz pod wodą. Zadanie Chrisa Woodarda, kierownika Animal Services for Stevenage, polega na blokowaniu szczurzych tras. To kanał burzowy. Ten kanał wychodzi 100 metrów za miasto, prosto na wieś. Nie mamy żadnej kontroli nad szczurami, które przedostają się z terenów wiejskich do kanału burzowego. Nie muszą nawet wychodzić na powierzchnię. Potrafią świetnie pływać. Szczury wędrowne są doskonałymi pływakami i wręcz uwielbiają wodę. Ta scena nie jest czymś wyjątkowym. Szczury wykorzystują wszystko, co im rzucimy, ale przyciągają je nie tylko bezmyślnie rzucone śmieci czy torby z odpadkami. Mogą przeżyć w każdym niemal środowisku miejskim i wiejskim, ponieważ odpowiada im wszystko, co robimy, posiadamy i produkujemy. Armie szczurów opanowały Wielką Brytanię i są bliżej niż sądzimy. Znajdujemy się w lasach Homerley w Stevenage. Ten liczący sobie kilkaset lat, 16-hektarowy, porośnięty grabami obszar leśny, położony jest wśród terenów przemysłowych i osiedli mieszkaniowych.
Gmina Stevenage znajduje się w południowo-wschodniej części kraju. Lasy są ulubionym miejscem spacerowiczów, którzy raczej nie zdają sobie sprawy, że w pobliżu może przechadzać się stado szczurów. Na szczęście w mieście Stevenage jest ekipa specjalistów, która sprawuje kontrolę nad gryzoniami. Od prawie 20 lat Chris Woodard, szef Animal Service for Stevenage, jest odpowiedzialny za deratyzację, m.in. również na terytorium lasów Hammarley. Szczury wędrowne, Rattus norvegicus, nie są gatunkiem endemicznym, ponieważ do Wielkiej Brytanii przybyły dopiero około 300 lat temu. Problem polega na tym, że nasze domy sąsiadują z lasem. Szczury mieszkające w lesie wędrują do ogrodów, w których ludzie karmią ptaki i inne zwierzęta domowe. Nie na jedzenie w ciągu zaledwie 23 minut. Ptaki mogą roznosić ponad 40 rodzajów pasożytów i około 60 rodzajów zakaźnych chorób, wykorzystując do tego celu doskonały system transportu. Guano powstałe z przetrawionego jedzenia może zakażać zasoby wody. Obiekty, w których produkowana jest żywność, nasze domy i biura, wszystkie miejsca, do których kurz z wyschniętych odchodów może dotrzeć przez klimatyzację. Pracownicy wysypisk zaprzysięgli wojnę powietrznym najeźdźcom i robią wszystko, żeby ich stamtąd odstraszyć. Mogłoby się wydawać, że huk, jaki panuje podczas manewrów tych olbrzymich ciężarówek, jest wystarczająco odstraszający, ale okazuje się, że o wiele bardziej skuteczną metodą jest puszczanie latawców. Ptaki myślą, że to drapieżniki i uciekają. Wysypiska śmieci nie są jedynym miejscem tłumnych ptasich zgromadzeń. Niekiedy ptaki nie tylko zagrażają naszemu zdrowiu i środowisku, ale zdarza się, że ich obecność może przyczynić się do czyjejś śmierci. W Wielkiej Brytanii trwa inwazja szkodników. Szczury i myszy wprowadzają się do naszych domów, a myst ludzkie życie. Major Mike Pelletier, dowódca F-15, zaproponował mi przejażdżkę swoim samolotem, by uświadomić mi, do czego zdolne są ptaki. Najbardziej niebezpieczny jest start i lądowanie, ponieważ samolot znajduje się wtedy blisko ziemi i może dojść do katastrofy, szczególnie gdy ptak leci prosto na kabinę pilota. Często loty odbywają się na niskim pułapie 150 metrów przy prędkości 800-900 km na godzinę. Podczas niskiego lotu takie wydarzenia są bardzo niebezpieczne. Silnik jest najgorszym miejscem, ponieważ składa się z bardzo wielu precyzyjnych elementów, chociażby takich jak kilkaset śmigieł wirujących z prędkością 5000 obrotów na minutę. Nawet najmniejszy ptak, który dostanie się w tak wielką siłę ssącą, spowoduje potężne straty. Ale jeśli ptak dostanie się tutaj, zniszczy silnik, który może kosztować około 2 milionów dolarów. Wędrowne są doskonałymi pływakami i wręcz uwielbiają wodę. Na drugim końcu kanału burzowego jest kratka ściekowa, którą szczury przedostają się do miasta. Można by pomyśleć, że miejska infrastruktura została zaprojektowana z uwzględnieniem szczurzych potrzeb. Szczury bez trudu przedostają się przez takie otwory, a opowiadania o szczurach wielkości kota możemy schować między bajki. Są mniej więcej takiej długości, bez ogona. Nie muszą nawet tutaj żyć, wystarczy, że będą przychodziły nocą. I właśnie w tym tkwi problem. W jedną noc szczur może pokonać 3 kilometry. Te worki śmieci to dla niego wymarzona jadłodajnia. Szczury przychodzą tutaj i kopią nory pod krzakami. Podróżują zawsze tymi samymi drogami, dopóki nie pojawi się jakaś przeszkoda. Ale blokada drogi jest tylko przejściowym utrudnieniem. Jeśli na końcu drogi jest jedzenie, szczury znajdą sposób, żeby do niego dotrzeć.
Jeszcze jeden element miejskiej infrastruktury zapewnia szczurom zarówno drogę komunikacyjną, jak i w naszych domach, że obecnie rzadko spotykamy je na zewnątrz. W niektórych częściach Wielkiej Brytanii 50% domów opanowanych jest przez myszy. Z dwojga złego wolałbym szczura. Często trudno ocenić prawdziwy rozmiar inwazji. Każda pojedyncza mysz może oznaczać, że w budynku kryje się ich o wiele więcej. Tego typu szczelinowe mury są w wielu angielskich domach i myszy je uwielbiają. Mysi ekspert Sharon Hughes wyjaśnia, jak wiele możliwości mają myszy, żeby się tam dostać. Przez jaki otwór mysz może się przecisnąć? 6 mm średnicy, w zupełności wystarczy, tyle co długopis. Mysz przejdzie przez taki otwór jak przez tunel. Czy one rzeczywiście zmieniają kształt? Wystarczy, że przecisną głowę. Następnie spłaszczają barki, odginając je do tyłu i przeciskają się. Nawet w najlepiej utrzymanym domu znajdą się łatwe przejścia, takie jak otwory wentylacyjne czy szpary pod drzwiami. Jeśli przyjrzysz się tym drzwiom, zauważysz, że bez trudu mieści się pod nimi ołówek. Tutaj brakuje kawałka cegły i tynku. I tym sposobem mamy już dwa przejścia. Cóż w tym dziwnego, że pierwszym miejscem, do którego udają się po wejściu do domu, jest... We wszystkich miastach i regionach Wielkiej Brytanii toczy się wojna. Jedna z tych, które człowiek rozpętał przez nieuwagę, a teraz nie może opanować. Amunicja zawodzi, a czasu jest coraz mniej. Wielką Brytanię nawiedziły szkodniki z piekła rodem. Nazywam się Jake Willers. Pracuję w rezerwacie i nieustannie toczę boje ze szkodnikami. Eksperci pomagają mi dotrzeć do prawdy o wojnie, jaką Wielka Brytania wydała szkodnikom. Szkodniki z piekła rodem. Szkodniki są najprzeróżniejszych rozmiarów i kształtów, ale mnie interesują te, które w szczególny sposób uprzykrzyły się Wielkiej Brytanii. Całe tabuny tych bestii przemieszczają się po lądzie, wodzie i w powietrzu, niosąc ze sobą choroby i zniszczenia. Myszy nieustannie nawiedzają nasze domy, a ptaki sieją terror w powietrzu. Szkodnikiem, na widok którego ludziom przechodzą ciarki po plecach, jest szczur. W Wielkiej Brytanii szczury występują w takich ilościach, że nie ma miejsca, w którym bylibyśmy dalej niż 9 metrów od któregoś z nich. Letnia populacja szczurów wzrosła zatrważająco o 53%. Jeśli Wielką Brytanię zamieszkuje obecnie ponad 60 milionów szczurów, to ile ich jest wokół naszych domów? Szczury osaczają nas i już wkrótce może się okazać, że zostaliśmy przechytrzeni przez nie i wymanewrowani. Winą za tak wielki przerost naturalny obarcza się opakowania jednorazowego użytku, nieskuteczne trucizny, a nawet globalne ocieplenie. Ale prawda jest taka, że mamy do czynienia z bardziej oportunistycznym i lepiej przystosowującym się stworzeniem niż my sami. Szczury należą do rodziny gryzoni, jednych z najbardziej zaradnych ssaków na świecie. A gryzonie są największą, niezwykle zróżnicowaną, liczącą 1500 gatunków grupą ssaków. Od maleńkich Cardiocranius paradoxus aż po capybarę, największego gryzonia na świecie. W Wielkiej Brytanii do najbardziej popularnych zwierząt domowych należą gryzonie, świnki morskie, chomiki, szenszyle i kręgowce amerykańskie. Skąd więc taki problem ze szczurami? Szczur śniady Rattus rattus został sprowadzony do Wielkiej Brytanii przez Rzymian. W średniowieczu szczury zostały uwikłane w jedną z największych tragedii historii Europy – pandemię czarnej ospy. Panowanie czarnych szczurów skończyło się w XVII wieku, kiedy to Rattus norwegicus, zwany szczurem wędrownym, zawitał do Wielkiej Brytanii na pokładzie okrętów handlowych. Obecnie szczur śniady jest jednym z najbardziej zagrożonych gatunków w Wielkiej Brytanii, ale wydaje się mało prawdopodobne, aby ktoś poparł plan ratowania tego gatunku.
Szczury są zwierzętami komensalicznymi. Oznacza to, że muszą żyć w pobliżu człowieka, żeby zapewnić sobie pożywienie. Nasz styl życia i zwyczaje to idealne połączenie ciepła, bezpieczeństwa i nieograniczonego dostępu do pożywienia. Ilość resztek jedzenia na ulicach Wielkiej Brytanii wzrosła w samym tylko 2003 roku o 7%. Fast foody i opakowania jednorazowe są na porządku dziennym, ale zdziwilibyście się, gdybyście zobaczyli, kto po nas sprząta. Ta scena nie jest czymś wyjątkowym. Szczury wykorzystują wszystko, co im rzucimy, ale przyciągają je nie tylko bezmyślnie rzucone śmieci czy torby z odpadkami. Mogą przeżyć w każdym niemal środowisku miejskim i wiejskim, ponieważ odpowiada im wszystko, co robimy, posiadamy i produkujemy. Armie szczurów opanowały Wielką Brytanię i są bliżej niż sądzimy. Znajdujemy się w lasach Homerley w Stevenage. Ten liczący sobie kilkaset lat, 16-hektarowy, porośnięty grabami obszar leśny, położony jest wśród terenów przemysłowych i osiedli mieszkaniowych. Gmina Stevenage znajduje się w południowo-wschodniej części kraju. Lasy są ulubionym miejscem spacerowiczów, którzy raczej nie zdają sobie sprawy, że w pobliżu może przechadzać się stado szczurów. Na szczęście w mieście Stevenage jest ekipa specjalistów, która sprawuje kontrolę nad gryzoniami. Od prawie 20 lat Chris Woodard, szef Animal Service for Stevenage, jest odpowiedzialny za deratyzację, między innymi również na terytorium lasów Homerley. Szczury wędrowne, Rattus norvegicus, nie są gatunkiem endemicznym, ponieważ do Wielkiej Brytanii przybyły dopiero około 300 lat temu. Problem polega na tym, że nasze domy sąsiadują z lasem. Szczury mieszkające w lesie wędrują do ogrodów, w których ludzie karmią ptaki i inne zwierzęta domowe. Szczury stanowią zagrożenie, ponieważ mogą przenosić rozmaite choroby. Jedną z nich jest niebezpieczna zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi, leptospirosis. W tak zróżnicowanym środowisku samo położenie trutki nie rozwiąże problemu. Chris wraz ze swoim zespołem czuwa nad bezpieczeństwem ludzi, domowych zwierząt oraz mieszkańców lasu. Wie doskonale, że szczury tylko czekają, by skorzystać z każdej nadarzającej się okazji. Szczur będzie żył równie dobrze w naszym domu, jak i na zewnątrz, w kanalizacji, wszędzie, gdzie tylko uda mu się dotrzeć. Potrafi się zaadaptować i do tego stopnia dostosować, że wszystko obraca na swoją korzyść. Nie tylko szczury są szkodnikami z piekła rodem. Odgłosy drapania dochodzące ze strychu lub ze ścian mogą oznaczać, że gościmy u siebie innego inwazyjnego gryzonia, pospolitą mysz domową. Przybyła do Europy i do Wielkiej Brytanii wraz z migrującą ludnością jakieś 4000 lat temu. Myszy tak doskonale zadomowiły się w naszych domach, że obecnie rzadko spotykamy je na zewnątrz. W niektórych częściach Wielkiej Brytanii 50% domów opanowanych jest przez myszy. Z dwojga złego wolałbym szczura. Często trudno ocenić prawdziwy rozmiar inwazji. Każda pojedyncza mysz może oznaczać, że w budynku kryje się ich o wiele więcej. Tego typu szczelinowe mury są w wielu angielskich domach i myszy je uwielbiają. Mysi ekspert Sharon Hughes wyjaśnia, jak wiele możliwości mają myszy, żeby się tam dostać. Przez jaki otwór mysz może się przecisnąć? 6 mm średnicy, w zupełności wystarczy, tyle co długopis. Mysz przejdzie przez taki otwór jak przez tunel. Czy one rzeczywiście zmieniają kształt? Wystarczy, że przecisną głowę. Następnie spłaszczają barki, odginając je do tyłu i przeciskają się. Nawet w najlepiej utrzymanym domu znajdą się łatwe przejścia, takie jak otwory wentylacyjne czy szpary pod drzwiami. Jeśli przyjrzysz się tym drzwiom, zauważysz, że bez trudu mieści się pod nimi ołówek. Tutaj brakuje kawałka cegły i tynku. I tym sposobem mamy już dwa przejścia. Cóż w tym dziwnego, że pierwszym miejscem, do którego udają się po wejściu do domu, jest kuchnia? Gdzieś trzeba trzymać żywność, ale należy unikać zostawiania jej na wierzchu bez zabezpieczenia. Nie dowiesz się, czy jakaś mysz nie podgryzała ciasteczka albo czy nie nasikała na nie. Zorientujesz się dopiero wtedy, gdy zobaczysz ich odchody.
Człowiek wydaje się bardziej przyjazny myszom niż szczurom. Tymczasem jedna mysz rocznie zostawia po sobie 30 tysięcy bobków i 750 ml moczu, sierść, szkielety i rozmazane plamy po oleistej wydzielinie. Jest wielce prawdopodobne, że się nie zorientujesz. Ten talerz wygląda na czysty, ale wystarczy mu się przyjrzeć w ultrafioletowym świetle. Te białe plamy to mysi mocz. Podczas plądrowania naszego domu mysz wydala mocz w postaci małych kropelek i w ten sposób może roznosić salmonellę. Zostało udowodnione, że białko w moczu myszy powoduje astmę i inne reakcje alergiczne u dzieci. Dziennie mysz potrzebuje zaledwie 3-4 gramy pożywienia. Tylko tyle sera potrzeba, aby mysia populacja rozkwitła. Zakładając, że jedna samiczka ma 5 do 10 miotów w roku, po 4 do 6 małych w każdym, łatwo sobie wyobrazić, jak to się dzieje, że z pojedynczej myszki tworzy się nagle cała plaga. Szczury i myszy nawiedzają nasze domy, zakażają żywność i niszczą strukturę budynków, pozostając przy tym niewidzialne. Szczury wykorzystują okazję nie tylko do łatwego zdobycia pożywienia w naszej kuchni. Rozwinęły coś w rodzaju własnych autostrad. Nocą szczur może pokonać ponad 3 km, wędrując z bezpiecznej wsi do przysmaków czekających pod twoimi drzwiami. W ciągu 5 lat ilość szczurów w Wielkiej Brytanii wzrosła o ponad 50%. Na każdego mieszkańca przypada obecnie co najmniej jeden szczur. W przeciwieństwie do myszy, szczury nadal wolą przebywać na zewnątrz, ale powoli pokusy stają się zbyt silne. Jak zatem udało im się opuścić swoje bezpieczne kryjówki i dotrzeć do niewyczerpanego źródła pożywienia w naszych domach? Wielka Brytania pokryta jest siecią szczurzych autostrad, które z całą pewnością nie zostały sfinansowane z naszych podatków. Drogi prowadzą zarówno na, jak i pod ziemią oraz pod wodą. Zadanie Chrisa Woodarda, kierownika Animal Services for Stevenage, polega na blokowaniu szczurzych tras. To kanał burzowy. Ten kanał wychodzi 100 metrów za miasto, prosto na wieś. Nie mamy żadnej kontroli nad szczurami, które przedostają się z terenów wiejskich do kanału burzowego. Nie muszą nawet wychodzić na powierzchnię. Potrafią świetnie pływać. Szczury wędrowne są doskonałymi pływakami i wręcz uwielbiają wodę. Na drugim końcu kanału burzowego jest kratka ściekowa, którą szczury przedostają się do miasta. Można by pomyśleć, że miejska infrastruktura została zaprojektowana z uwzględnieniem szczurzych potrzeb. Szczury bez trudu przedostają się przez takie otwory, a opowiadania o szczurach wielkości kota możemy schować między bajki. Są mniej więcej takiej długości, bez ogona. Nie muszą nawet tutaj żyć, wystarczy, że będą przychodziły nocą. I właśnie w tym tkwi problem. W jedną noc szczur może pokonać 3 kilometry. Te worki śmieci to dla niego wymarzona jadłodajnia. Szczury przychodzą tutaj i kopią nory pod krzakami.